czekasz ty, czekam ja. I oto kolejne BNTV. Jesteśmy w tym momencie w Wiktorii, gdzie odbywa się konferencja prasowa Roberta Gawlińskiego. I to są właśnie zaproszenia i kaseta. Za moment będziemy tam na dole. Zrobimy wywiady z wieloma gośćmi. Z Piotrkiem Klatem również, który tu jest, znany nam. Uciekł w tym momencie. No i lecimy. Płacących ciemności dziki sorol. Ustępują sztaby nieznanej przyszłości. Sybilla, 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 Sybilla. No nie masz racji. Komunikaty kłamią, potem tam rozmawiają jeden tek. Dziki są. Powiedz mi, czy jutro będę jeszcze żyć. Przed nami Kuba Wojewódzki, który jest przyjacielem zespołu, no, całego. I po przyjacielsku prowadził ten koncert i chciałbym, żeby powiedział coś na ten temat, jak to odbiera. No właśnie chciałem powiedzieć, że niniejszym prowadziłem ten koncert przez kilkadziesiąt minut, co było trudnym zadaniem, ale mam nadzieję, że się udało. Dołączę wszelkich starań, żeby następne koncerty prowadzone przeze mnie były lepsze, jeszcze lepsze. 200% normy, 300% normy, 400% normy. Dziękuję. No to dziękujemy, no chyba, że coś rzeczowego, no bo na razie... Chciałem powiedzieć, że bardzo cenię sobie Roberta Gawlińskiego. Mówię poważnie w tej chwili, bo niewielu jest artystów, którzy zachowując taki spokój ducha potrafią śpiewać, opowiadać o rzeczach, które tego spokoju ducha nie gwarantują. A najmroczniejszą rzeczą, której Robert potrafi pięknie opowiadać, jest samotność, a to bardzo trudne, ciepło mówić o samotności, bardzo trudne z samotności uczynić kompana. Jemu się to udało, to wielka sztuka, naprawdę. Robert, pozdrawiam cię serdecznie. Mówił Kuba Wojewódzki, specjalnie dla waszej stacji telewizyjnej albo radiowej, nie wiem gdzie to pójdzie. BNTV. Na MTV, pa. Stoimy tutaj od roku 1845 i spotkaliśmy w tej kolejce Michała Rollingera, który był współtwórcą pierwszej płyty Wilków i za to tutaj dostał platynową płytę dla Michała Rollingera w uznaniu sprzedaży
250 tysięcy kompaktów albumu zespołu Wilki, czyli pierwsza płyta. I może zapytamy, co się działo wtedy i może jakieś wspomnienia z tego okresu. Nie, ja może opowiem kawał. Dobrze. Nie będę wspominał tego. Przychodzi pijany facet do taksówki, a propos piwa, i pyta się, panie, czy zmieści się tu jeszcze kontenerek piwa? Ależ proszę. Dziękuję. Już? Tak. Martensy, które kupiłem za 2,5 bani. O tyle nietypowe, że żółte. Trochę tutaj już zjechane, widać, trasa jest męcząca. Dlaczego żółte? Część osób twierdzi, że po prostu utożsamiam się z kaczorem Donaldem, ale to nieprawda. Ja po prostu wyznaję hasło: jestem widoczny, jestem bezpieczny. Hasło drogowców. Po prostu nie chcę, żeby ktoś z mojej dupy zrobił sobie garaż. I to tyle na razie. Cześć, cześć. Sprowadza tutaj do Wiktorii. Sprowadza nas oczywiście koncert Roberta Gablińskiego i jego urodziny. A oprócz tego przyjechaliśmy tutaj, proszę panią, do Telekspresu. Ja jutro będę, Jurek będzie opowiadał w czwartek o Zio w Telekspresie. A w ogóle to przyjechaliśmy generalnie się zabawić. No tak, przecież chodzi o to żarło, które tutaj było i o to piwo, które się skończyło, niestety. Które jest, ale trzeba strasznie długo na niego. Jest jeszcze? A jest kolejka. Staliście w kolejce? Nie, ja nigdy nie stoję w kolejce za piwem.
prostu, jeżeli jest okazja, to je piję po prostu. Natomiast poważnie mówiąc, zostaliśmy zaproszeni na urodziny Roberta, ponieważ znamy się od długiego czasu, jeszcze z czasów Madamu. To z przyjemnością przyjęliśmy to zaproszenie. Nawet był taki pomysł, żebyśmy również coś wykonali Wilków. Zresztą miało być, o ile wiem, jeszcze kilku czy nawet kilkunastu wykonawców, ale w końcu to się skończyło na tym, co widzieliście. A w tej sytuacji jesteśmy po prostu towarzysko. Muszę przyznać, że jeszcze nie zdążyłem Robertowi złożyć życzeń. Robuś, gdzie jesteś? Go tutaj gdzieś. Muszę mu powiedzieć, że go kocham po prostu. Poważnie? No jest. No. Przyszłe dni i jeśli piękna żyje w nas.
plany, co robicie w tej chwili? Nagrywamy dużo płyt. Nagrywamy płytę kolejną, szóstą chyba. Będziemy ją nagrywać w październiku. No, licząc kolejny, to szóstą. W telewizji można powiedzieć, można trochę wyolbrzymić. No, a poza tym to no, generalnie będziemy pracować nad nową płytą. Mam materiał przygotowany, tylko trzeba to nagrać, czyli urzeczowić, przelać na magnesik i będzie to wszystko. Dokładnie, a póki co to się bawimy. Spędziliśmy w trakcie wakacji 27 dni nad morzem z niezłą jazdeczką po prostu. Także nie wiem, czy zdołaliśmy odpocząć. Ale wakacje jeszcze trwają przez chwilę. Natomiast jak mówi Wojtek, od września bierzemy się do roboty. Piosenki są gotowe już od lutego, tylko po prostu jesteśmy na takim etapie, że nie chcemy się śpieszyć, chcemy parę spraw jeszcze przemyśleć po to, żeby nowa płyta była dla wszystkich zaskoczeniem, a przede wszystkim mogła nas usatysfakcjonować. Ale jestem dyktatorem. Udało mi się. Wreszcie nie chcemy się spieszyć, wreszcie chcemy to zrobić tak, jak sobie wymarzyliśmy. Tak, dokładnie, żebyśmy mogli sobie to potem puścić w domu i z przyjemnością usnąć przy tym. No to super, jakieś wakacyjne miłości, fascynacje, coś takiego, jakieś wrażenia z wakacji, z nadmorza? Słuchajcie, nad morzem jest naprawdę rewelacyjnie. Wprawdzie ubolewam trochę nad faktem, że najpopularniejszą tam piosenką, czy w ogóle muzyką, to są rzeczy Leroya, które jednak, jak się okazuje, wywołują agresję wśród młodzieży. O czym mogliśmy się sami przekonać? O czym mogliśmy się przekonać? Ja dostałem po prostu nożem nad morzem. Nożem nad morzem dostałem. Nie można dyskutować, żeby nie rymować. Na szczęście nie groźnie i przeżyłem, jak widzicie, żyję. Natomiast wiem, bo przekonałem się przez te kilkadziesiąt tam dni nad morzem, że każdy nosi po prostu sprężynę w kieszeni. A są nawet niektórzy, którzy noszą, wychodząc na wieczór gdzieś tam na dyskotekę, bejsbole ze sobą. Także, no, wiesz, jakoś mi się wydawało, że to będzie fajna piosenka. Wszyscy tak, wiesz, polubili Leroya, gdzieś tam im się to spodobało, bo to takie świeże. Natomiast jednak widzę na własne oczy, że teksty wywołują, szczególnie wiesz, sprawa tekstów, wywołują agresję, po prostu agresję. Dlatego widzę, też jak reaguje na to. Tak. Dlatego też nagrywając płytę nową, chcemy zaproponować przyszłe wakacje piosenkę, która nie będzie wywołała aż tyle agresji, będzie spokojniejsza i nie będziemy musieli się chować przed jakimiś napaleńcami z nożami i takimi różnymi jeszcze jednostkami. Ogień raz i białe ptaki.
świata. Warsaw by night, jesteśmy tutaj szczęśliwi, no nie wiem zresztą. Tak, są to Roberta urodziny i właśnie jesteśmy tak szczęśliwi, wszyscy są szczęśliwi, tylko za wcześnie się skończyło. Robert, no może niestety, powiesz niestety, coś. Chciałem zakończyć swoje urodziny jakimś wspaniałym dżemem, wspaniałym, wiesz, jakimś akordem. Niestety z przyczyn nie ode mnie zależnych tak się nie skończyło, ale myślę, że było miło, no. Czy nie? Wspaniale było. Zresztą wszyscy to potwierdzają. To powiedz coś o tej nowej płycie, bo rozmawialiśmy w Wózce na ten temat. To może już teraz tak po tym wszystkim. No cóż, nagrałem nową płytę, płytę solową, znaczy firmuję ją swoim nazwiskiem. Grają wspaniali muzycy, Marek Surzyn, Leszek Biolik, Robert Lubera, Manitu, który gościł dzisiaj tutaj na tej estradzie, oraz wielu innych wspaniałych modeli muzyków. No i co? No i co mogę powiedzieć? No, płyta jest jakby odzwierciedleniem życia mojego przez ostatni rok. Skąd ta samotność? Bo dużo tam są. Bo tak było przez ostatni rok. Byłem bardzo samotny, zresztą miałem ochotę i w tej chwili... To znaczy powiem ci nawet tak, żeby nigdy przedtem nie myślałem, że będę tak samotny, jak byłem. Ale tak było i się skończyło. I wydaje mi się, że od nowa kocham ludzi, kocham siebie przede wszystkim. Dziękujemy pięknie. Zobaczymy się z Robertem pewnie jeszcze nie raz. Hello Alice, Los Angeles. A na zakończenie dzisiejszego Ben TV proponujemy skrót ze zlotu harlejowców, jaki się odbył w Łukowie w tym roku na zimnej wodzie i skupiał z całego naszego regionu harlejowców, posiadaczy motorów japońskich, no i głównie weteranów, bo takich było tutaj najwięcej. Więc popatrzmy, jak to wyglądało.